Droga wolna. Z ulic poznikały już powstańcze barykady i zwaliska gruzów. Warszawa żyje. Po arteriach wielkiego miasta mkną taksówki, autobusy, tramwaje. Tysiące ludzi na ulicach, fabrykach i biurach przywraca Warszawie dawny wygląd stolicy państwa, jednego z wielkich miast Europy. Wystawy sklepowe zatrzymują przechodniów mnóstwem towarów. Z godziny na godzinę, z dnia na dzień Warszawa rośnie, odbudowując się w coraz szybszym tempie. Ale istnieje Warszawa inna. Warszawa cicha i samotna, lecz równie piękna i droga. Najbardziej bohaterska dzielnica Warszawy, Stare Miasto. Białe plachty bielizny są pierwszą oznaką budzącego się w ruinach życia. Mała Hania zatęskniła za słońcem. Z samego rana rozpoczyna podróż wśród ruin, zdawałoby się, wymarłych. Dzieci z ulicy Brzozowej, jak i z wszystkich innych ulic, bawią się tutaj w klasy. Przeskoczy czy nie przeskoczy? Tylko Franek ma minę zdecydowanie smutną. Przegrał. Życie płynie wartko dalej. Warszawiacy to naród twardy i nieustępliwy. Tutaj był kiedyś sklep. Dziś mieszkają warszawscy Robinsonowie. Podłoga zawsze musi być czysta. Zawsze muszą być kwiaty. A za kwiatami pan majster i jego ulubieńcy. Z tego jabłka babciu będzie jeszcze pociecha. Babcia jest już stara i siwa i mieszka wciąż, jak przed 50 laty, na swej ukochanej ulicy Brzozowej. Tylko że na razie ma mieszkanie z żelaznym piecykiem i z zaciekami wilgoci na ścianach ledwie trzymających się kupy. Ten pan nie chce nas widzieć, nie lubi nieproszonych gości. Coś niezwykłego dzieje się na ulicy Brzozowej. Wśród ruin i pustki zjawili się nowi ludzie, ludzie odbudowy. Ciężki będą mieli orzech do zgryzienia.
Jeszcze jeden dym na ulicy Brzozowej. Jeszcze jedno mieszkanie. Przykro nam, ale lokatora nie zastaliśmy. Zmykajmy, bo łydki są w niebezpieczeństwie. Nie tylko na Marszałkowskiej są sklepy. Tutaj ludzie też robią zakupy. Oto najmniejszy klient naszej kupcowej. Prosi o słodkiego lizaka. Piwnice ulicy Brzozowej chroniły jej mieszkańców przed bombami i pociskami, ale mogą chronić i przed słotą i zimnem. Syn Janek myśli, jak wszystkie dzieci ulicy Brzozowej, o słońcu. Tymczasem majstruje przy skrzydle szybowca i zapowiada się już dziś na dobrego konstruktora. A jutro, kto wie, byleby tylko wyjść stąd na słońce. Oto pierwszy odbudowany dom na ulicy Brzozowej stanął już pod dachem. Niedługo przeniosą się do słonecznych domów wszyscy mieszkańcy piwnic i ruin. To dla nich zieleni się ten pierwszy znak odradzającej się ulicy Brzozowej. Najdzielniejszej i najprawdziwszej ulicy odbudowującej się Warszawy.